I myślę, że to jest doskonała okazja również, żeby wprowadzić się do Mathematical Expression, który jest również bardzo ciekawy. Mianowicie, tutaj możemy napisać konkretny token. Widzimy, że mamy Unexpected Token Type i możemy wykorzystać konwencję nazewnictwa do wprowadzenia tego. Więc jeśli powiedzmy, miałbym jakieś wartości, na przykład half plus armor podzielić na, nie wiem, defect i także stąd widzimy, że będę mógł zwrócić konkretne wartości. Mogę też po prostu to pomnożyć jako skill na przykład. I dzięki temu możemy wprowadzić jakieś konkretne powiązania. Więc jeśli mam powiedzmy 100 życia, dodaję do tego 25 armora, które jest dzielone przez defekt, bo powiedzmy jesteśmy głodni, spragnieni tą postacią i mnożymy ze skillem, to potem wykorzystując do tego begin play i używając do tego print string, też możemy zmienić kolor, myślę, że to jest fajne, bo możemy szybko nawigować i mamy też description, na przykład calculate damage. I teraz, gdy przejdziemy nawet do tego, mamy zwizualizowany proces, co tu się tak naprawdę dzieje, tak? I tutaj nie możemy nic zmienić, bo to jest po prostu podgląd tego, co sprecyzowaliśmy w naszej nazwie. No i teraz, gdy połączę to, wprowadzone dane oczywiście mamy tutaj, jeśli jednak byśmy mieli te statystyki zapisane w naszym charakterze, moglibyśmy je bezpośrednio stąd po prostu połączyć. No i łącząc to, uzyskujemy wartość 110, tak? Mamy 25, 5 i mnożymy na 2 po zaaplikowaniu tego.